Dzień dobry Państwu, Kryzys 2020, Jan Fior. Dzisiaj takie refleksje o tym, że Polska już nie jest podzielona. O tym, co widać i czego nie widać. Zapraszam Jan Fior. No, domyślacie się Państwo, że mówię o ostatnich wyborach. Nie chcę tutaj bezpośrednio analizować wyniku wyborów, bo to nie moje zadanie, ani nawet nie ma sensu, ale chciałbym zwrócić uwagę na pewną metodologię, w jakich warunkach ja pracuję, żebyście Państwo mogli zrozumieć jakby intencje tego, co się dzieje, o czym ja mówię. Ludzi poznaje się po owocach. To właściwie nie budzi żadnych wątpliwości, to stwierdzenie. I jak chodzi o owoce, czyli to, co nam się udawało, te pozytywne owoce, smaczne owoce, to szło nam całkiem nieźle, prawda? Pandemię zrozumiałem prawidłowo na samym początku, od dnia jej wybuchu i się tymi owocami potem z większością dzieliłem. No, poparcie było na początek, potem już nie było poparcia. To samo w związku z przymusem szczepawkowym, który był jakby konsekwencją tego zrozumienia idei w CHO i WF-u, też miałem nosa, czyli też dobre owoce, prawda, wydałem. Opinia była, okrzyknęła mnie oszołomem, ale później, jak się okazało, przez lata, które już 22 i 23, kiedy pojawiały się artykuły komentujące te zdarzenia, wszystko było tak, jak ja mówiłem. Wojnę 24 lutego, zważywszy na to, co się później wydarzyło, też chyba prawidłowo przewidziałem i Państwo teraz 60 parę procent Polaków też tak ocenia. Na początku żeście mnie, nie Wy, ale większość mnie potępiła, byłem sekowany, itety i tak dalej, ale nie przejmuję się. To jest, że tak powiem, cena tej zabawy. Wybory 2023 też oceniam i też chcę, żebyście Państwo się poddali tej ocenie, znaczy nie poddali, tylko ocenili to, co przewiduję. Ja przewiduję, że to jest poddanie się, że te wybory były poddaniem się prawie 2/3 narodu, władzy globalistów i od tego na razie nie odstępuję. Jest jeszcze nowa wojna, o której żeśmy nie rozmawiali, żeby nie było wątpliwości, prawda? To też nie jest nasza wojna i to są te owoce moje, że nie jest naszą wojną, że powinniśmy nadal stronić od amerykanizacji Polski, zwłaszcza, że wobec postępowania Tel Awiwu w stosunku do Palestyńczyków, no można mieć duże zastrzeżenia. To nie jest nasza wojna. Obie strony zachowują się bardzo, bardzo źle. No w tym kontekście wzrasta autorytet BRICS-u, prawda? I Rosji i BRICS. To też jest niebezpieczne. To też przewiduje jako coś, co nie wróży dobrego. Bo dzisiaj Polska opowiada się po stronie przeciwnej, czy po stronie G7 i Unii Europejskiej. Czy zatem wojna o Polskę 2023 to jest całkowita porażka? Trudno powiedzieć. Znajomi i media mówią, że nie było innego wyjścia, że celem było usunięcie PiS od władzy, bo to było większe zło. No efekt jest taki, że... Czy jeszcze efekt? Jeszcze, ja myślę, mnie się wydawało, przynajmniej to, co tutaj o czym żeśmy tu rozmawiali, to, że to chodzi o to, żeby jak najmniej złagodzić zwycięstwo strony przeciwnej, która też ma za uszami, proszę Państwa, bo to nie jest to, co reprezentuje ta opozycja, która rzekomo teraz wygrała, bo właściwie jeszcze nic nie zostało na dobre rozstrzygnięte. Jeszcze może być tak, że PiS sformułuje rząd, jeszcze mogą być powtórne wybory. Wiadomo, co się zdarzyło. W każdym razie to, że opozycja przejmie władzę, to nie jest, to dla Polski, dla Polaków nie jest żadnym jakimś cudem świata. To będzie, można powiedzieć, jeszcze gorzej. Albo przynajmniej tak samo źle. Dlatego, że oba rządy, i ten obecny, i ten, który by nadszedł, gdyby KO, ta opozycja sformułowała rząd, oba są podporządkowane temu samemu panu, który
który nie wróży, który nie życzy Polsce dobrze, albo przynajmniej jego działania nie są dla Polski korzystne. Nie będę się rozwodził nad porażką moich kandydatów, dlatego że ja to cały czas odczuwałem ostatnio, odkąd zacząłem jawnie i otwarcie popierać Konfederację przez 12 miesięcy. Ani jednej subskrypcji mi nie przybyło. To zresztą się wiązało też jeszcze z tym moim poparciem dla Polski, a nie dla Ukrainy. Powiedzmy z moimi wątpliwościami albo nawet krytyką tego oszalałego podporządkowania się interesom Ukrainy zamiast Polski. I to razem się złożyło, to przez 12 miesięcy nie przybyło mi ani jednej subskrypcji, a ubyło 200. No to możecie sobie Państwo wyobrazić. Miesięcznie normalnie przybywa 1100-1200. Mnie nic nie przybyło. To była ta cena, jaką zapłaciłem za to. Ja to rozumiem. To była aluzja. Daliście mi Państwo aluzję. Ja ją paniałem, ale nie ustawałem, że tak powiem. Kontynuowałem to podejście, bo tak uważam. Szukam prawdy, szukam wolności w życiu i nie mam do nikogo pretensji, jeśli tak żeście postępowali. W każdym razie ja zawsze staję przeciwko głupocie i przemocy. Murcia to zlokalizowana na południowo-zachodnim skrawku Hiszpanii jedna z najmniejszych prowincji tego kraju. Od panującego tam klimatu wybrzeże prowincji nazwano Costa Cálida, czyli gorące wybrzeże. Plaże Costa Cálida to najnowsze odkrycie Hiszpanii. Rejon posiada unikalny mikroklimat, urocze klify, zatoczki, piaszczyste łachy, a szczególnie laguny. Osobom zainteresowanym wynajmem lub kupnem nieruchomości na Costa Cálida polecamy agencję Buendía w Puerto Mazarón, Murcia. Byłem jedynym blogerem, który się na polskim YouTubie tak opowiadał wyraźnie, no i to się rzucało w oczy. Nie żałuję tego. Tak. Wiem, Polska potrzebuje wolności. Konfederacja była jedną siłą, która mogła nie tyle przejąć władzę, tylko skompensować, czy zmianę rządów mogła skompensować swoim programem wolnościowym i mogła patrzeć na ręce go. To wymagało kilkunastu procent. W tej chwili mamy tam 6, może 7 jak w porywach. Na razie jest 6,2, a jest godzina 12 południe we poniedziałek 16. No i nie wiem, może w następnych wynikach się poprawi, bo ten exit poll nie był zbyt precyzyjny. Są różnice rzędu 15-20% w przewidywaniach. Po 15 października będę dalej prowadził tak, jak prowadzę. Będę się trzymał tych samych zasad, tych samych wartości. Uważam, że zostało 34%, 1/3 narodu. To jest dużo i jest z kim pracować, do kogo mówić. Mam nadzieję, że to się uda. A na razie, proszę Państwa, pogoda jest jaka jest, tak to każdy widzi, banki światowe na skraju upadłości, brakuje płynności, ta wojna nowa to jest właśnie wynik tego kryzysu bankowego, żeby nie wybuchł. Zawsze wojna powoduje zwiększenie zadłużenia, a większość zadłużenia to jest okazja do drukowania nowych pieniędzy i fałszowania sytuacji, czyli zapewnienia drukowania, czyli to jest wzrost płynności. Polski pieniądz na rynkach uzyskał na wartości, czyli jakby rynki zachodnie, bo te się liczą, dobrze odebrały powrót Polski, jak mówią nasi sympatycy właśnie tego globalizmu. Powrót do rodziny krajów demokratycznych, co ma oznaczać, że to jest rodzina krajów lewicowych. No ale oni to nazywają demokracją. Złoto i srebro jest w trendzie wznoszącym. Piątek duży wzrost, a jeszcze przed wyborami, teraz po wyborach nasze wybory nie wpłyną na wzrost, na zmianę ceny złota, ale na parytet
na parytet złotego na pewno, polskiej waluty. No a światowy rynek idzie, złota i srebra rośnie, ropa naftowa też rośnie, mimo że jest recesja. Nowa wojna jeszcze nie zdecydowała, pod czyją banderą będzie się odbywać, kto jest wrogiem, kto przyjacielem. Jak to się zmieni, to też będzie świat bardziej wyrazisty. Tak na razie są protesty, proszę Państwa. W całym świecie są protesty przeciwko działaniom Izraela wobec Palestyńczyków w Gazie. To jest niebezpieczne, zwłaszcza, że protesty się odbywają w takich miastach tradycyjnie rządzących przez elity finansowe, a tam jest dość dużo Żydów w tych elitach. Nowy Jork, żydowskie miasto, można powiedzieć. Londyn też podobnie. Tokio, no to już inaczej, ale tam są protesty. Nie ma protestów w Polsce, w Czechosłowacji, w Czechach, w Słowacji, na Węgrzech. W Rosji Putin się upomina o Palestyńczyków. W biurach rośnie sprzedaż wycieczek na Seszele, na Malediwy. Polacy nie boją się niczego. Pieniądze trzymają w bankach. Narodowy Bank Polski kupuje złoto. No zobaczymy, jak PiS przestanie być, a nie bank, będzie Narodowy Bank Polski nadal będzie w rękach pana Glapińskiego. No zobaczymy, czy zmieni swoją politykę. Może to jest dobre. Kupowanie złota nadal. Proszę Państwa, Polska była podzielona na dwie części. Wszyscy nad tym ubolewali, prawda? Bo była ta część rzekomo niedemokratyczna i demokratyczna. Teraz jest jedna część i ona się nazywa socjalistyczna, albo może precyzyjnie demokracja globalistyczna. Za PRL-u była demokracja socjalistyczna, teraz mamy demokrację globalistyczną. To jest duży, słaby rząd podporządkowany globalistom, interesom, elitom globalnym. No i to spotkało się z dużą frekwencją, można powiedzieć rekordową historią w dziejach Polski. Tutaj o połowie 89 roku, bo za komuny była frekwencja 99,9%. No trudno się też dziwić, że w tym klimacie zainteresowanie książkami dla przedsiębiorczych dzieci jest stosunkowo słabe. Nie chcemy mieć przedsiębiorczych dzieci, chcemy je zadłużyć, a potem, żeby jako korpolutki i lemury spłacały te podatki bez zmrużenia oka. Podporządkowane oczywiście interesom Davos i innych grup aberrantów od nowego porządku światowego. Gdyby było inaczej, proszę Państwa, to te książki by się sprzedawały w setkach tysięcy egzemplarzy. One się sprzedają stosunkowo dobrze, ale to jest za mało na to, żeby przerobić, żeby zmienić myślenie ludzi młodych, żeby zrozumieli, że wiedza jest jak złoto. Trudno ją sfałszować i podrobić, że świat jest zbudowany według innych wartości niż te, które słyszymy w TVP czy w TVN. Ale złota też nie za bardzo, za złotem też się nie za bardzo Polacy opowiadają, więc nie będę tego wątku kontynuował. Proszę Państwa, teraz wiadomo już, że Polacy, 73% Polaków, można powiedzieć, że jedność panuje, prawda? Już te zwaśnione grupy, one już się zjednoczyły i 73% Polaków jest za tym samym, za 15-minutowymi miastami, za programem Trzaskowskiego likwidacji albo ograniczania produkcji mięsa, no, tworzenia stref zielonych poprzez likwidację, konfiskatę mienia, prywatnego mienia ludzi, likwidacja mięsa, nabiału, szkodliwych palin kopalnych, no i oczywiście terror klimatyczny, który z każdego, nawet najbogatszego narodu świata uczyni pariasa. Do tego dochodzi propaganda medialna, poprawność polityczna, zrównoważony rozwój gospodarczy, równoważony przez tych celebrytów, przez tych wielkich członków elity. No i oczywiście wojny o dominację nad światem. O nowej wojnie, że tak powiem, tylko wspomniałem, ale o tym powiem trochę więcej. Więc warunki do tego, żeby nadal były te same ogłoszenia, się nie zmieniły. Nadal będziemy zachęcać Państwa, żebyście, rodziców i dziadków, żebyście
popracowali nad swoimi dziećmi, żebyście je zachęcili do lektury książek, które mogą je uniezależnić od tych mas ślepych, głuchych, głupich, na jakie nas w tej chwili elity kreują. Drugim to chodzi, jak chodzi o książki Akademii Młodych Milionerów czy Biznes dla nastolatków, które znajdziecie Państwo w księgarniach, czy księgi barneja.pl czy na nczas.pl też. Drugim takim sponsorem naszego kanału jest Mennica Mazowia, która dba o to, żebyśmy mieli złoto i srebro fizyczne, bulion z tych metali, bo to nam pomoże uchronić majątek obecny, chociażby właśnie gotówkę, przed utratą, z jednej strony utrzymaniem, przed utratą płynności, a równocześnie przed utratą wartości spowodowaną inflacją, no i innymi zawieruchami finansowymi. No trzecim takim naszym sponsorem są ostatnio domy w Hiszpanii i te dla tych 34% ludzi, którzy nie głosowali na demokrację globalistyczną typu Davos i nie chcą, aby ich dzieci znalazły się na jakimś froncie, czy to naszym, czy to ich, to właśnie mamy ofertę domów w Hiszpanii, znajdziecie Państwo ją w opisie filmu. Mimo tych wszystkich takich, może powiedziałbym, nie najszczęśliwszych okoliczności, wydaje mi się, że mam dobre przeczucie, że owoce następnych zdarzeń również zostaną przez nas właściwie ocenione i rozpoznane i ocenione. I tym optymistycznym akcentem żegnam się z Państwem. Do usłyszenia wkrótce.